wspaniały, energetyczny kawałek przed finałem, do którego zmierzamy. Dziękuję bardzo. Teraz na scenę poproszę laureatów plebiscytu, którzy wygrali w głosowaniu wojewódzkim. Jako pierwsza kategoria samorządność i społeczność lokalna. Miejsce trzecie. Pani Wioletta Krakowska, prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Krzywliny Wielkiej Kreda. Brawa dla pani Wioletty. Miejsce drugie. Pan Sebastian Zielonka, historyk i regionalista. Zapraszamy pana Sebastiana. I miejsce pierwsze, pan Mariusz Kędziora, radny Głogowa. Biznes. Miejsce trzecie. Pan Edward Kaczor, prezes PKS Kamienna Góra. Miejsce drugie, pan Albert Gryszczuk, prezes zarządu klastra energetycznego w Zgorzelcu. Za pana Alberta Gryszczuka nagrodę miał odebrać córka, pani Agnieszka. Jest pani Agnieszka na sali? Nie ma. To przechodzimy do miejsca pierwszego. Kategoria biznes, przypominam, miejsce pierwsze. Markus Marcinkiewicz, prezes zarządu Wexcorp.